Ludzie nie chcą wierzyć, że coś może się stać, dopóki do tego nie dojdzie. To nie głupota i słabość, ale ludzka natura. Skąd wiedzieliście? Gerard Lane w 2010 napisał fatalną dla siebie skargę na ONZ. Narobiła zamieszania i zniszczyła ci karierę. Myślałem, że napiszesz o tym książkę. Nie mam nosa do interesów. Skąd wiedzieliście? Przechwyciliśmy meldunek indyjskiego generała o starciach z rakszasami. Czytaj zombie. Czyli nieumarłymi. Jürgen Warburg, wysokiej rangi oficer Mossadu, rozsądny, skuteczny, o niezbyt wielkiej wyobraźni. I ktoś taki zbudował mur na wzmiankę o zombie? Skoro tak, też będę sceptykiem. W latach 30. Żydzi nie wierzyli, że trafią do obozu zagłady. W 72. nikt nie przewidział masakr na olimpiadzie. Przed październikiem 73. nie dostrzegliśmy żadnego zagrożenia w ruchach arabskich wojsk. Miesiąc później niemal zepchnęli nas w morze. Postanowiliśmy to zmienić. Zmienić? Zasada 10. Gdy 9 osób wyciąga te same wnioski, 10 ma obowiązek się im nie zgodzić. Choćby to było nieprawdopodobne, musi obalać ich argumenty i dowodzić, że są w błędzie. Byłeś tym 10. Zgadłeś. Wszyscy założyli, że gadanie o zombie to przykrywka, a ja wyszedłem z założenia, że gdy mowa o zombie, to dosłownie. Pacjent zero był z Indii? Niestety, potencjalnych źródeł jest tyle, że nie wiadomo, gdzie się zaczęło. Od handlu narządami w Niemczech, czy ataku przemocy w południowo-wschodniej Azji. Zaraza się rozprzestrzenia i robimy, co możemy. To jerozolimskie bramy zbawienia. 2 z 10 murze chroniącym Izrael. Wpuszczacie tych ludzi? Każdy uratowany to o jednego zombie mniej. Czytał Tomasz Aleksander.